Dzień dobry, piątek, 24 maja, minęła godzina 14. Agata Jasińska, zapraszam do studia Lotto. 10 maja w Polsce padła rekordowa wygrana w Eurojackpot. Szczęśliwy gracz z województwa łódzkiego wygrał ponad 193 miliony złotych. To najwyższa wygrana w historii gier liczbowych w naszym kraju. Gratuluję zwycięzcy, a Państwu przypominam, że do kolejnego losowania tej gry zostało już tylko kilka godzin. Warto zagrać, szczególnie, że zasady gry są proste. Wystarczy wytypować 5 liczb z 50 i 2 liczby z 10. Grać można w punktach Lotto lub w serwisie internetowym lotto.pl. Na początek Multi-Multi. Przypominam, że dziś wszystkie wygrane przy typowaniu 7 liczb w Multi-Multi i Multi-Multi Plus są większe aż o 50%. Zaczynamy losowanie 20 liczb. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i losujemy 20 liczb. Wczoraj w Lotto w Opocznie padła jedna wygrana pierwszego stopnia wynosząca aż 18 504 558 zł. Serdecznie gratuluję zwycięzcy. Najbliższa okazja, by zdobyć szóstkę w Lotto, będzie jutro wieczorem. Dodam, że pula na wygrane pierwszego stopnia będzie wynosić gwarantowane 2 miliony złotych. A dopłacając złotówkę do zakładu Lotto, wezmą Państwo udział również w losowaniu Lotto Plus, w którym główna wygrana to 1 milion złotych. Zachęcam do gry i życzę dużych wygranych. Przed nami kolejne losowanie. Czas na kaskadę i szanse na zdobycie 250 tysięcy złotych. Wystarczą tylko 2 złote, by móc zawalczyć o tę sumę. Zapraszam na spotkanie z kaskadą. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i losujemy 12 liczb. Dziś wieczorem w Helsinkach odbędzie się kolejne losowanie Eurojackpot. Do wygrania jest olbrzymia suma pieniędzy. Kumulacja osiągnęła 90 milionów złotych. Liczby można typować samemu lub grać metodą na chybił trafił. Do 7 czerwca można wziąć udział w złotej loterii Eurojackpot. Do wygrania jest ponad 660 atrakcyjnych nagród, a wśród nich Toyoty CHR, ekskluzywne zegarki, sztabki złota i bony upominkowe wartości 300 zł. Więcej informacji na stronie internetowej loteriaeurojackpot.pl. Zdrabki to dobry sposób na szybkie zdobycie wygranej. W nowej edycji Zdrabki Ekstra Pensja z nową, wyższą główną wygraną do zdobycia jest 9 głównych wygranych po 208 tysięcy złotych. Gracz otrzymuje 100 tysięcy złotych od razu, a 3 tysiące złotych miesięcznie będzie otrzymywał zdobycia jest 9 głównych wygranych po 208 tysięcy złotych. Gracz otrzymuje 100 tysięcy złotych od razu, a 3 tysiące złotych miesięcznie będzie otrzymywał przez 3 lata. Aktualna pula przeznaczona na wygrane to prawie 31 milionów złotych. Więcej informacji o zdrabce na stronie lotto.pl. Za nami już wszystkie popołudniowe losowania. Mam nadzieję, że okazały się szczęśliwe. Zanim podam wynik super szansy, przypomnę liczby, jakie przed chwilą wylosowaliśmy. Zacznę od Multi-Multi. Drugim losowaniem dzisiejszego dnia była kaskada. Oto 12 liczb, które mogły Państwu przynieść 250 tysięcy złotych. I przechodzimy do super szansy. Trafienie całego numeru to wygrana warta aż 2 miliony złotych. Aby grać o takie pieniądze, wystarczy aktywować numer, który można znaleźć na kuponach wybranych gier Lotto. Koszt aktywacji to tylko 2 złote. A oto szczęśliwy numer super szansy. 7, 3, 4, 5, 4, 6, 2. Gratuluję wszystkim wygranym. Na koniec popołudniowego studia Lotto przypominam, że teraz wybrane gry Lotto można grać online albo poprzez stronę lotto.pl, albo przy użyciu aplikacji mobilnej Lotto. Wystarczy założyć internetowe konto gracza, zasilić je odpowiednią kwotą, następnie wybrać grę i zagrać. Powodzenia! A już o 21.40 w wieczornym wydaniu studia Lotto spotka się z Państwem Renata Molenda. Życzę Państwu miłego dnia. Do widzenia!